Dog. Siemanko, ludziska, z tej strony Maty i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Farming Simulator 15 Mini Farm. I dzisiaj ze mną jest Dawid. No hej. I Bartosz. No hej. Tak. Ej, to moje! Co? To moje przywitanie jest. Już nie. A, no dobra, no. I co tam? Co pan? O, Maty, widzę, nową parę rękawic zakupiłeś. No panie! O, jakiś cwel idzie. A nie, już przyszedł. Ej, jest tu jakiś. No, pod bramą. Dzień dobry, patrz, panie. Na imigrant! Dawaj, Piotrówkę! Panie. Panie! Panie, ja nie imigrant. A to ten ciul, co nas na 10 tysięcy wykiwał, kurna. Panie, gdzieśmy byli. Przyjechałem ze Swarzędza. A, to widzisz, mówiłem ci. Panie, ja w takiej sprawie, bo potrzebuję kupić parę rzeczy takich na tu moje gospodarstwo, bo się wprowadziłem 2 dni temu. No i panie, no nie masz pan coś na sprzedaż? Bo słyszałem, że pan, znaczy widziałem na internetach, że pan jakieś masz sprzęty do sprzedania, jakiś ciągnik, siewnik i tak dalej. Nie masz pan nic takiego? No, było takie ogłoszenie, mam coś takiego. No to zapraszam, może pokażemy. No to... Pierwszą maszyną tutaj mamy Massey Fergusona 255. Bardzo dobra maszyna. Tu pan nie patrzy po tym kole, to tak specjalnie takie łyse. No panie, coś pan z który jeździł. Panie, gdzieś pan ty na ten, na traktorze pojechał? Z kierownicy już farba zeszła tak używana, panie człowieku, to wierny ciągnik. Ja tym autem to w drifty tu napędzam. Nie wierany, panie. No panie, moduł z BMW, to tak jak się kliknie, dotkniesz pana ręką, to pani odpala samo. Panie, na co mnie moduł z BMW? No nie wiem panie, ja w taki 30 miałem, to się podwójnie zepsuł, no. Dobra, to także ten Fergusonek byłby na sprzedaż, jak pan coś chcesz o nim więcej, to się pan pyta, ja to śmiało panu powiem. A jak pan nie masz już nic bardziej ciekawego, no to panie, tutaj... a ile to koni? Koni? Ja to... To już trochę stary, to mu trochę ubyło. Nie wiem, panie. 8,5. 30! Nie no, to tak 30-35, no. Ale nie no, to 3... No, a, dobra. No 30! No, to panie, dużo nie mam, no to może wystarczy. No, dużo nie dobra, mam. Dobra, a jakiś siewniczek może tak, bo oprócz tego traktorka to by się tutaj... przydało coś zasiać, wie pan. Tak, mam nową technologię, klasa A, proszę pana. My to mieli umyć. Zaraz będziemy myć gratis, albo umyjemy panu. Proszę się odwrócić, ja to umyjemy, zaraz będziemy to piaskować, panu wypiaskujemy. Na wieczór będzie. A to brudne jest, czy takie rdzawe już? Będziemy piaskować. Panie, ale to... A to jaki producent tego siewniczka? Tutaj? To Made in Poland, panie. Dokładnie to nie wiem. No Made in Poland, ale pani Rzeszów, nie wiem, Radom, Sosnowiec, ewentualnie te Komarów. To. Siem! Murzyny się drzeją. I to będzie panie. No. Made in Bolusiowo. No. No, Bolusiowo. No, dobra panie, to widać, że to spawak jakiś jest. No panie, no bo to był konny, a my go pospawali i zrobiliśmy go na ciągnik, nie? To będzie 19-wieczny. Mówię, że będzie piaskować, będzie jak nowy. Dobra panie, a to w jakiej cenie by był ewentualnie? Siewnik, to tak dam, że 2-3 tysiące. Panie, a takie chcesz pan? No panie, ale 2 tysiące za przespawany ciągnik, ten siewnik. No, jeszcze pełny, ziarno w środku. Panie, z tego no, sezonu. Za 1000 to też bym nie dał, to więcej już maluch kosztuje. Panie, no no 700 bym dał, maksymalnie. 700? Ho, 1200. Panie, weź pan wyłącz tego Unimoga, bo nic nie słyszę. 1200. Panie, weź panie, go pan, zostaw go pan. Spokój.
Ja już go zaraz uspokoję, czekaj. Dobra, wychodzę. No. Ale panie, jak pan widzę, masz unimoga, to tak na bogato pan sobie tutaj urzęduje. A to od kuzyna zabrany i się ktoś kuzyn po niego nie zgłasza. Się, to... jakiś, łańcuch się panu jakiś wije. A to wije, tak, to tutaj Dawida wiąże jak wariuje tutaj do tych belek i on tutaj wydeptuje trawę sobie, ma co jeść, bo trawa, kwiatki rosną. To, no, obornik. O, tutaj widać, że narobił dzisiaj jeszcze go ten... A że taki ten łańcuch długi, to nie wiem. Jest pan, my tyle obornika mamy. A widzisz, się makrowy się ten. Dobra. Jak pan jest tym. O, widać, że tu Bartosz leży. Za ile to ewentualnie by mógł być? No panie, daj pan 1200 i Fergusona za 1000 opuszczę. To tak. Daj pan 10 tysięcy i jesteśmy. Panie, ale to 200 wywarte. Ja panu mówię. No właśnie widzę, że mnie chcą tu oszukać. A to pan wypiaskujemy, będzie jak nowe. Już pani, już ci biorę za piaskowanie, czekaj pan. Ja już to tutaj palę. Pan piasku i ja pomaluj chociaż pan na zielono. I wtedy może byśmy pogadali, no. To zielona będzie problem, bo ten. A już będziemy piaskować, pan. Już podpinam. Ja idę palić kerszer. Oczywiście. A ten Fergusonik to za ile? No, razem panu wszystko sprzedam. Za 10 tysięcy gratisowo dorzucę. Dawida też tam był w ogłoszeniach na OLX. A to Fergusonik mnie interesuje, za ile by był w tej cenie. No to sam Ferguson, nie wiem, za 7 tysięcy, bo to używane, już tam pozdzierane wszystko. Tam sprzęgło spalone. A to Dawid spali. No ale to panie, to ze sprzęgłem spalonym to nie biorę, no bo przecież to od razu jeździć musi. Troszeczkę przypalone. A jak nie, to sąsiad panu 60 wymontuje. Nie. Zaraz będziemy wkładać, ja przypomniał o takim fakcie. O panie, co to się stało? Zobacz pan coś pan... O panie, a pan mi chce taki ten wcisnąć? Panie, to że się urwało, to trochę rdza była. My przyspawamy, spokojnie. Teraz trzeba to odwrócić. Jak to zrobić? Daj panie, ja pan podjadę, pan będziesz walał. Ale a tak to aż pan nie walaj. Extreme serious. Dobra, nic się nie stało. Chyba się coś urwało. Nie, to panie, trzyma się dalej. Tutaj te eurohaki puściły. To moduł z BMW był importowany. Ja to muszę powoli, bo to się zdało. Ale to tutaj eurohaki w 30 puściły. Chciałbyś. No bo to BMW to tam montowali. Bolid młodzieży wiejskiej. Co ty tam chcesz? No, bo to jest kurna, wyjść nie mogę. Tutaj panu będziemy, rozumiesz, będziemy montować panu, już panie myjemy, zaraz to umyjemy, będzie coś. Patrz pan jak się robi, patrz jak nabiera blasku. Ja zatestował, widzę. No, a panie, ja jadę na jazdę próbną tym panem, tym Fergusonem. A proszę bardzo. Dawid, dawaj szybko wosk. Jaki wosk, tu trzeba zaprawić, trzeba kurna konserwację zrobić, a nie, bo to rdzaja. Pajak tu napukło. Tu, patrz, o tu. Patrz tu, przy lewym boku. A kto sikał na prawy błotnik? Na lewy. No ja. No. Bo tu też napukło, aż wystaje. Nie tam. No kto zgasił, co za kutas? Ty, a ten pojechał w świąt, ty zajął mali. Już nie wróci. Mówiłem, że to imigrant. Nie, no musi wrócić panie, on tam sobie poszedł testować ostro. Na Brzezinkę pojechał. Ej! Teraz ci pomogę wyjść. Jadę na kontrolę dziunie. Ale nie moim sprzętem. Ej, panu, gdzie on jest? On się w jakie pole zagłębił? Imigrant wziął i spier... A w ogóle skąd tu się bardzo wziął, co? On u siebie roboty nie ma? Ja nie, lambo stoi w polu. Ciekawe. Dobra, czekaj, ja mu tutaj ten ciemnik gdzieś przygotujemy. Ja idę do Bociana. Jechaj do Bociana. Ja go tam u Bartosza na dachu. To nie, bo alimenty będziesz potem płacił. No. I co tam w sumie jeszcze możemy powiedzieć? Dawid, co tam u teściowej? Nie wiem. Puścić mnie nie chciała.
to ja wiem, to jest. Bardzo się cieszę i nie wiem. Drugi telewizor włącz. To wyłącz. No bo będę musiał was wyciszyć. I to już nie będzie takie fajne. Na szczęście u mnie nie będzie wyciszone. Co? Nie, nie będzie wyciszone. Ale wycisz tego rodzielca. Nie da się. Znaczy ja mu napomogę, powiem, że mu GTA kupię. A już nie działa. No to Sampa mu kupię, czy coś, nie wiem. Gdzie ten imigrant? No nie wie, że pojechał i zgaś tego dwóch. No poczekamy, zobaczymy, może wróci. To ja idę w lewo, a ty idź w prawo. Nie no, poczekamy, co ty. Jak nie wróci, to wtedy wieczorem będziemy go gonić. Dobra. No, jedzie imigrant. Gdzie? Skąd? O, słychać go, dobra, słychać go. Skąd jedzie? A jeszcze mi na nogę dzień najechał. No panie, jak pan chodzić nie umiesz. A dobra, jest. Jak tam panie? Jedzie jak malina? No jedzie, jedzie. No widzisz panie, jest to, że też to koło trochę łyse, panie, to... ja już... No ale to by pasowało. Ale to lepiej bierze, bo to lepiej w drifta się wchodzi. Dobra, panie, to panie, jak... zrobimy tak. Zrobimy no. Panie tak. Ja dam panu tyle, ile pan chce za ten ciągniczek, bo jest dosyć dobrze. I tylko pan mi wymienisz to kółko, jak pan zamówisz na Allegro. Dawid, nowe. Dawaj, ściągamy 60. Nie, 30 se ściągnij. O nie, takiego to nie dam, takiego... To takiego to nie... Z bizona wymienię. Dobra panie, to po jeszcze Dawida dorzucę jako murzyna do roboty. No a to może się przydać. No, no to tak bardzo. W sumie nie wiem, bo wie pan, nie wiem czy boty tam lepiej sobie nie radzą z pewnymi prostymi zadaniami. No radzą, bo to bez mózgu jest Yeti, ale no trudno. No, to panie. Podnoś to pan, no. Nie przeciąży. Nie przeciąży panie, tutaj dociążenie jest założone. No, to dziękuję za zakupy, zapraszam ponownie. Jak będę miał coś do sprzedania. Dobra, to mówił. Panie, no wyślę pocztą pieniążki. Pocztą. No, ja nie. Tu mieszkam obok, także wie pan. No, dobra, nie wiem, będzie, wiem gdzie komornika posłać. Długo nie będzie szło. Wiem gdzie komornika posłać, wiem. Czekaj, gdzie on mieszka? Nie, panie, jemu nie mów gdzie mieszka. Jemu obok mnie mieszka, no i. Bramę sobie otworzył. Jaką ma bramę? Panie, gdzie mi wchodzisz na podwórko? Nie pieprzaj pan. Nie pieprzaj pan. Wszyscy idziemy w jasną chatę. O, paką ma wylewkę zrobioną. A to chodź pan. A to coś samo, bo to coś przebija, widzę tu chwasty rosną. Chodź pan na kawę. Ale panie, ty pan to masz gospodarkę, pan drzwi masz otwierane. O, panie, jaka trawa zarośnięta. Panie, paś tu, nie za ileś to pan kupił? Proszę pana, tu się coś hodowało, tylko co? To ja nie wiem i wolę nie wnikać. Chyba Dawida tutaj hodowali, jakby ja się tak przyznam, ja tu podczas żniw chodziłem do tej szopy sprać. Aha, to dlatego tak wyrosło, ale coś tu było na tym pańskim łajnie uprawianym. No czasem 5 gramów z kieszeni wypadło, szuka się nie chciało. Matka wie, że ćpiesz? Nie. O, tylko teściowa. Dobra, ja idę. Panie, a pomóż tu, bo widzę, bo pan nowy. Oprowadzić pana po sąsiadach. Nie, no panie, już objechałem całe dookoła ciągniczkiem tym pańskim i resztę. A panie, będę musiał kombajn pożyczyć. Masz pan jakiego bizona? A to na usługach będę robił, tak. To pan przyjdziesz zapłacić, dasz pan w łapę, to będziemy jeździć. No dobra. A to musi być koniecznie pieniądze, czy mogą być na przykład te, nie wiem, jakiś podział plonów czy coś? Ja flachy przyjmuję. To wiem. Tadzika, nie? Zenka. Nie no, w sumie ze mną to panie się można na różne sposoby dogadać. Zgrzewka może. Ale zależy czego? No nie wiem, może ale być, to... Zgrzewka. Pszennej. Może być. Dobra, żydniej. Panie. A widzę, pan masz tylko siewnik i traktor, a panie, a co zresztą maszyn, bo tu widzę puszczę. No, a pługa pan nie masz, przecież się chyba pytałem o pług. Nie, no, nie pytałem się. Pługa jeszcze nie mam, bo dopiero będę miał może jak Ja mam. Ale ja nie mam. Nie, no panie, a panu niepotrzebny? Mi nie, ja będę nowy zamawiam. A i za ile byś pan sprzedał? No chodź pan to, wycenić se pan. A to co to tak, przez płoty parkura robimy? A co, ja wszędzie przez płot chodzę. Sprinterzy jesteście.
Idziesz pan? Jedzie. No idę, panie, za panem. Czekaj pan, bo lagi mam. W dupie, nie wiem, nie ruszałem. Też nie wiem, Bartosz. Bartosz, czemu się nie odzywa? O, tutaj proszę, puch, ładny, piękny. Podtlenek, kurna. Ale to panie, to pod Fergusona takiego nie bierz, bo to nie uczyni. No właśnie, trochę za duży. Nie ja go sześć, panie, ja go 60 targam. Co pan? No ale ten mój to taki bardziej 30 niż 60, nie? No to mam jeszcze na sprzedaż taką o przyczepkę do 3,5 tony. O, nie, tutaj. Przyczepka to mi niepotrzebna na razie. A czym będziesz pan woził, zboże woził? No panie, a czym ja w ogóle skoszę to zboże, jak ja nawet kombajnu nie mam? No to mówię, przyjadę do pana na usługi, dasz pan flaszkę. No to panie, jak pan przyjedziesz kombajnem, to weźmiesz pan od razu przyczepkę i załadujemy. A to wtedy dwie flaszki, nie jedna. A może bronę pan chcesz? No, no brony to by ewentualnie, to broną zawsze można coś pobiedzić. A ile byś pan za taką bronę chciał? A, z 200. A, to może, mogłoby w sumie być tam. Dobry no humor mam dzisiaj. Dawaj pan pociągi. A to jak przyjadę. Albo na toczkę załadujemy. A, będziemy w ręce nosić. No, będziemy jak te ruszki, co nasz tam pan żeś ja nam właśnie, ciskał, sąsiad, to... ja sobie to muszę wziąć do siebie, bo tu widzę u ciebie to bardziej pordzewieje niż urośnie. Tak? Ja to skąd? W ogóle. Nie, ja sobie to przygarnę spokojnie. Teraz moja kolej. Ty zatrzymałeś 3 dni, teraz moja kolej 3 dni. Powiedziałem coś. Co? Powiedziałem. Zaraz was podlądzę i sam to wezmę. Czemu on nie jedzie? Co jest? Alpuska. A puść ten ręczny dziadu jeden. Dobra panie, to co pan jeszcze chcesz? A może pan Bartosz ma coś jeszcze do zaoferowania? Niestety, otraziono mnie, furmi zniknął. Ja jeszcze wczoraj działał. Czekaj, tu sąsiad może będzie gdzieś miał ten pół. Nie, to nie ma. Co pan robi z tą przyczepą? Tam moja, nie interesuj się pan. Nie ma nic. Ale panie, ja stoję u pana na podwórku i czuję się trochę zagrożony, jak pan tak wywijasz tym na lewo i prawo. Oj nie, jeszcze nikt nie zginął. Dobra, panie, chodź pan po tam. Zaraz coś może zginąć. O, w sumie, no to co tutaj jeszcze, no? Co pan jeszcze? Nie wiem, panie, no ja już teoretycznie na razie to mi ten siewniczek wystarczy i będę tym siewniczkiem biedził. I tak może pan jakie pole wyhandlujesz od kogo? Może pan tego, może pan chcesz kombajn? A masz pan w ogóle jakie pole tutaj? Mam pole tam obok domu. Pokaż domu. Pokaż pan. No chodź pan, to zobaczysz. No chodź, ja się przejść ciekawości. Coś ty tam... Jakie obok domu? Czy ja o czym ciebie? Obok mojego domu, no panie, no. No jak obok pańskiego, co pan? Patrz jak sobie drepsze, tup, 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 tup. Co, że niby to? Panie, tu jest to pole moje, proszę bardzo. To kurna zawsze moje było. Panie, co pan? I tu, panie, aż do tej miedzy. A pana popieprzyło? Ja tu, za to moje pole zawsze było, panie. Tu a panie, tu jest pana pole, tu, a tu jest nie. Panie moje. Srałem, to wyrosło, kawałek. Nie? Srałem, to wyrosło. No, ale tu jest, panie, tu jest pana. A ale... to jest moje. Panie, co pan? Ja tu kukurydzę 2 lata sadziłem, kurna. I co, i teraz o te 2 ary będę musiał się cofnąć, kurna? No panie, ale widzisz pan, ja wróciłem z Ameryki i się panu nie udało zasiedzieć. Teraz jest, wszystko wróciło do prawdziwego właściciela. Kurna, kamień jest mój. To sobie pan weź, na cholerę mi ten kamień. A jak będę... No pisał, i tu jest i tam panie, dalej jeszcze jest. Panie. A to bym mógł jeszcze ewentualnie zaorać, też by było. To moje. To? Moje. No to panie, tam dalej jest jeszcze jedno moje. To moje. To trzeba w ogóle by pasowało zaorać najpierw, żeby to miało to więcej. Jest, panie, patrz pan. Które? Co pan? Że co, że to tu? No panie, ale gdzie my nie pójdziemy, to i tak pan powie, że pana, no to... Które? No panie, poczekaj. Niech no ja się rozejrzę. Przecież w Ameryce byłem, a nie tutaj. Przez ostatnie 5 lat. Które to było moje? O, tutaj panie, tu jest jeszcze. A, to ja znam to pole. A, to widać, że dawno, dawno nieuprawiane już. Tuś dzisiaj kosił w zeszłym roku. No i właśnie pasowałoby w zaorać, ale pan nie masz. No chyba, wie pan, na usługach chyba, panie mogę pan, wjechać. Chyba, żebyś pan po koleżeńsku podjechał i zaorał, nie? No, to tak, ta flaszka się znajdzie, zaraz przyjdziemy. Panie, wie pan co? To pole to Stasiek w zeszłym roku orał. A ja mu podpieprzyłem belki z niego. Także jak coś, to pan żeś nic nie słyszał. Panie, dlaczego ja muszę mieszkać obok złodzieja? Naprzeciwko cygana pan mieszkał, to już pan tam nie tego.
No tutaj można ten, wodę ciągnąć do chłodzenia wodnego w kąpie. Matimo w ogóle cały ten rynsztok podpowracony. No a ja. Dobra, no to co pan? Nakupiłeś pan sprzętu? No to idę, biorę się za robotę, nie? Dziesiąta no to, już. No to panie, wyciągaj pan flaszkę i masz pan zaorane to pole. To panie, idziemy do mnie na flaszeczkę. No, proszę bardzo, tu z przodu kretyn jedzie. Bez urazy, Bartosz, nie? Nie no, patrz, no, pracowity chłop, tylko coś mu chyba brakło. Uwaga! Czekaj, popiję... O, panie! O, przygiął pług w lamę. A, panie, a ja już miałem chwalić, panie, ciągnik, że tak wyhamował szybko, ale on słup. Gonimy skóry. Nie, ja go tam nie, ja nie wnikam, że... Nie no, sąsiad chyba po weselu pracuje dzisiaj. Znowu no, on już był na trzecim weselu w tym tygodniu. Nie wnika. Panie, gdzie na trzecim weselu? No bo on chlał wszystkich. Aha, na dwóch cywilnych i pewnie jednym kościelnym. Tak, do kościoła to go nie puszczają. No, w sumie. No to chodź pan. A panie do kościoła może go nie chociaż wpuszczą. Chociaż nie, panie, flaszkę to ja po robocie, to dobra, to chodź pan, chodź, idziemy zapiąć moje sprzęt. To ja idę, panie, tylko po tą flaszkę i już idę. Bartosz, a ty możesz mówić, wiesz? Nie musisz pisać. To, dobra. To ja sobie tu tego zrobię, co mi należy. Bartosz jest z jakiejś innej rzeczywistości, bo ma ten, 15. Inne czasoprzestrzeń. No, panie, przesuń się pan, bo będę manewrował. No takim panie to można orać. Będzie no. Na sprzedaż? No, no w sumie panie będziesz go mógł kupić. Ja? No bo, że tak powiem, na tym Fergusonie trochę sobie zarobiłem. I ja jadę za to do miasta. Pojadę busem do miasta, albo w sumie nie wiem, może u mnie mogę pojadę do miasta. Nie, no, tam ja rowerem za to będę jechał i cię przekonię jeszcze. Albo na, albo zobacz, na Allegro poszukamy jakichś zleceń panie. I kupię może coś na nowy sezon, tak żeby już tak, znaczy już nie na, no tak coś w środku sezonu myślę, że kupię, jakiegoś sprzęta. Ty, Mati, a ile my już nagrywamy? Jeszcze 4 minuty. Dobra. No. O, tu jest ta sprzedaż, panie, zobacz pan, taka jaka ładna. Co? Rotacyjna, kurde. O, nie. Jego się pan nie słucha, on ma gówno do gadania. Tak? Panie, patrz, tam masz, kombajn pan potrzebujesz, tam taki fajny forsznic stoi. Nie, forsznic to nie. O panie, to ja biorę od razu. Nie. A to bier, pan tak pan nie wyjedziesz. To zamurowane. O, patrz Mati, jak się będzie męczył teraz. On po 15 weselu jeszcze murował. Może być ciężko, żeby go wyciągnąć. Co ty? Mówiłem? Panie, po coś pan zamurował ten? Kombajn. Tak, i tak pan nie wyjedziesz. Myślisz, że nie próbowałem? Ja nie wnikam w to, co oni tam robią. Patrz, skupany się przeciska. A mi go zajumie. Panie, ja nie wyjadę? No dobra, już, ale... panie. I powiedziałeś pan, że można brać, to już biorę ale od panie, razu. Nie ten, tylko ten po lewo tu co jest. A panie, ale na tego, żeś pan pokazywał. No ale myśl... Oddawaj. Palce przecież pan pokazał. Oddawaj pan. Panie, ja nie mogę, jaki piękny dzień. Normalnie kupiłem ciągnik, a traktor ten, kombajn gratis no się dostał. Jeszcze murzyna, żeś pan dostał, co głupszy od bota je. Nie zapominaj pan o tym. To panie, to tutaj jak wejdę już na tą gospodarkę tak na poważnie, to No, dobra. A teraz niestety zbliża się koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało i że podobał mi się nasz nowy sąsiad na tej serii. No to ja sobie wziąłem takiego czerwonego, fajnego. No, w sumie to możecie pisać, jak wam się podoba nasz nowy sąsiad, czy warto mu sprzedawać rzeczy i czy warto w ogóle mu pomagać. No za flaszeczkę to warto. Ale ciekawi mnie, jaka jest wasza opinia. I co tutaj jeszcze? A ja nie wiem, ciągnik podpieprzyłem, idę schować. Co tutaj jeszcze? Co chcecie dodać pana Basiu do tego odcinka? Nie wiem, srać mi się chce, spać bym poszedł. No, to niech idzie spać, a ja pozdrawiam serdecznie. Ja też. Serdecznie pozdrawiam. To by było chyba na tyle z tego odcinka. O panie, jak ciągnik ktoś mi zajumał.
Było zabrać kombajn? Trzymajcie się. Cześć. Panie, oddawaj pociąg. Do następnego. Oddawaj kombajn. Pa, pa. Na razie, cześć. Nie zdążyłem. Dobra, to co? Rozchodzimy się? W każdej swojej stronie? Ja idę ten. Ja idę sobie zasiać, tylko nie wiem, czy to jest w ogóle zabrane. Mati, to jest zaoran, czy nie?